Nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Liotta. W dzisiejszym tygodniu na giełdach zagranicznych przede wszystkim omówimy sytuację po szczycie G20, bo w weekend odbyło się spotkanie decydentów krajów 20 największych gospodarek na świecie, teoretycznie 20 gospodarek, największych gospodarek na świecie, ponieważ organizator szczytu Argentyna według obecnych statystyk jest gospodarką numer 21 bądź 22, ale nieważne, nieważne technikalia, ważne co zostało powiedziane i jakie spotkania się odbyły, bo to powinno mieć konsekwencje dla rynków w najbliższym czasie. Mianowicie kluczowe wydarzenie, i od razu przechodzimy do meritum sprawy, kluczowym wydarzeniem był roboczy lunch, roboczy obiad, który delegacja amerykańska odbywała z delegacją chińską. Były to delegacje sześcioosobowe, oczywiście prezydenci Trump i Xi oraz sztab doradców. No i co się wydarzyło? No, jakiś kompromis, chociaż to jest chyba za duże słowo, bardziej bym powiedział pewnego rodzaju zawieszenie broni. Bardzo fajnie w angielskojęzycznych mediach mówili o tym ceasefire, czyli taki słynny albo dobrze utarty wzrok ze wszystkich filmów jakiegoś kina akcji, czyli wstrzymanie ognia po angielsku, tłumaczone na język polski. I to chyba najlepiej obrazuje, te słowo właśnie angielskie, amerykańskie, najlepiej obrazuje to, co się wydarzyło, bo na razie trzeba to interpretować jako właśnie wstrzymanie ognia, czy też zawieszenie broni. Na razie nic więcej nie zostało powiedziane. No i oczywiście w zależności od tego, w którym obozie się znajdujemy, czy jesteśmy w obozie hura optymistów, byków, czy pesymistów, niedźwiedzi, tak będziemy pewnie interpretować to wydarzenie. Ja próbuję to zobaczyć z perspektywy jakby takiej obiektywnej, no i trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Sam wydźwięk jest oczywiście pozytywny dla rynku, co też nie dziwi dzisiejsza reakcja na kontraktach terminowych. Natomiast odcinając się od dzisiejszego zachowania rynku, bo to jest na razie szum i dopiero zobaczymy, jaka będzie właściwa reakcja, no to na razie nic wielkiego się nie wydarzyło. Są jakieś podwaliny, ale te podwaliny pod kompromis były budowane już wcześniej, były układane już wcześniej i na razie nic z tego nie wynikało. Co zostało powiedziane? Administracja waszyngtońska stwierdziła albo wykazała pewnego rodzaju gest dobrej woli i powiedziała, że po pierwsze, 1 stycznia nie podniesie ceł z 10 na 25%, innymi słowy wydłużyła o 2 miesiące okres przejściowy tych ceł, to jest jedna rzecz. Druga rzecz powiedziała, że w okresie 90 dni nie podejmie czy nie nałoży żadnych nowych ceł. Innymi słowy dalej wiszą nam cła, czyli podwyżka cen o 15 punktów procentowych dla wartości 200 miliardów dolarów eksportowanych do USA chińskich towarów, no i druga na kwotę 267 miliardów też na tą samą kwotę, czyli 25%. Czyli te cła, czyli można by powiedzieć, że zbiorczo cła ponad 550 miliardów dolarów na kwotę 25% to wisi nad rynkiem. Tylko że zostało oddalone, zostało powiedziane, że do końca lutego nie zostanie to wprowadzone. To jest gest dobrej woli ze strony Amerykanów. Tak naprawdę tym gestem dobrej woli jest głównie to, że przesunęli o 2 miesiące ten okres przejściowy dla ceł. Oczywiście Chińczycy, jak zresztą już to kiedyś mówili, bodajże przy pierwszej turze ceł, czy przy drugiej turze ceł, która wynosiła wtedy, opiewała na kwotę 50 miliardów dolarów, to Chińczycy także zrobili to samo co wtedy, czyli powiedzieli, że oczywiście będą kupować więcej amerykańskich produktów, przede wszystkim produktów rolnych, tak aby zmniejszyć deficyt handlowy pomiędzy tymi krajami. Natomiast to jest trochę, mówiąc brutalnie, pustosłowie, tak? Ponieważ oczywiście Chińczycy mogą zwiększyć te zakupy, ale też oni stwierdzili jedno w tym komunikacie, że zwiększą je, ale bazując oczywiście na popycie i zapotrzebowaniu kraju. Więc nawet jeśli zwiększą te zakupy, to jest kropla w morzu potrzeb, tak? Sam fakt, że pomimo nakładania ceł, co miesiąc ten deficyt uzyskuje rekordowy poziom, co miesiąc rośnie o kilka czy kilkanaście miliardów, więc nawet jeśli Chińczycy rzucą się i podwoją zakupy soi, no to nie wywrze to jakiegoś wielkiego wpływu, to marginalnie ruszy deficyt, ale tak jak mówiłem, czy pisałem w komentarzach wcześniej, to nie chodzi o deficyt,
Tu chodzi o to, aby Chińczycy przestali kraść własność intelektualną i łamać patenty. O to chodzi, żeby przestali szpiegować gospodarczo Stany Zjednoczone. To jest główny powód. Te deficyty, cła, to wszystko jest temat poboczny. Amerykanie chcą, aby Chińczycy przestali ich okradać. Słusznie oczywiście. Co więcej zostało powiedziane? Oczywiście Donald Trump zatweetował następnego dnia, że Chińczycy znoszą cła opiewające na bardzo wysokie, na 40% cło na amerykańskie samochody. Trzeba powiedzieć jedno, że obecnie Amerykanie to są oczywiście nieduże ilości, jeżeli sobie porównamy globalny biznes. Natomiast Chińczycy sprzedają do USA kilkadziesiąt tysięcy samochodów rocznie, a Amerykanie bodajże około ćwierć miliona. Natomiast z tym cłem 40%, więc jeżeli to cło ściągniemy, to teoretycznie popyt na jakieś 100 czy nawet może 200 tysięcy sztuk samochodów by wzrósł, może nawet więcej. To są gdzieś moje szacunki z głowy. Oczywiście to jakiś wpływ może mieć, ale to są wszystko jakby kwoty, bym powiedział, nieduże czy marginalne, patrząc po jakby globalnej produkcji. Oczywiście Chińczycy na razie nic takiego nie mówili, więc mamy dwa rozdźwięki, tak? Mamy komunikat chiński stonowany, gdzie oczywiście mówimy, że wydłużamy, dajemy sobie czas do rozmów, tylko pamiętajmy, że dwukrotnie już Chińczycy dawali sobie czas do rozmów, dwukrotnie mówiło się o tym, że kompromis jest blisko, dwukrotnie kończyło się to fiaskiem. Chińczycy nic więcej nie powiedzieli poza tym, że kupią więcej produktów rolnych. Ale kupili to wcześniej i także zostało nałożone na nich cła. Amerykanie oczywiście, czy Trump, jakby charakterystyczny dla siebie sposób, powiedział, że to porozumienie było możliwe dzięki niesamowitym relacjom, jakie nawiązał z prezydentem Xi. Zresztą prezydent Trump uwielbia takie określniki dodawać i podkreślać i jakby przerysowywać te wszystkie sytuacje. Więc tak. Od strony takiej, oceniając samo porozumienie, nic nie, takiego wielkiego się nie wydarzyło. Co innego, gdyby powiedzmy przez rok strona chińska w ogóle nie chciała się dać do rozmów i nagle jest taki komunikat, no to byłby to bardzo pozytywny scenariusz, a tak, no, moim zdaniem, no, odsuwa to po prostu wizję wojny handlowej na przyszły rok. Natomiast oczywiście rynek reaguje bardzo pozytywnie, bo dyskontuje koniec wojny handlowej. Aktywa ryzykowne zyskują na wartości i tak naprawdę w zeszłym, można powiedzieć, zeszły tydzień wlał niesamowitą mieszankę jakby pozytywnych emocji w serca byków strony popytowej. No i jeśli ta reakcja będzie kontynuowana w najbliższych dniach, to będzie można ją oczywiście określić rajdem Świętego Mikołaja. Wtedy historyczne rekordy będą stały otworem. Choć sam zastanawiam się, jak mocna i dłuższa może być dalej ta reakcja. Ponieważ tak, w zeszłym tygodniu mieliśmy najpierw bardzo gołębie wypowiedzi Jeroma Powella, ta potężna wzrostowa świeca, to jest jego oczywiście zasługa, który mówił między innymi o tym, że Fed, sugestia jest taka, Fed kończy z cyklem podwyżek, wchodzimy w neutralną politykę pieniężną i wchodzimy w mod wait and see, czyli zobaczymy, co się wydarzy. Dzisiaj powinna być kolejna bardzo mocna, podobna świeczka. Tak naprawdę spodziewam się dzisiaj do przebicia szczytu 2810 na S&P i dojście w okolice 2850. Ta świeca powinna być dokręcona. I od tego miejsca powstał nam impuls wzrostowy. Jest to będzie to, mówię, powstał, bo podejrzewam, że do tej godziny 15:30, gdy otworzą się Stany, raczej futuresy nam się jakoś totalnie nie załamią, bo na razie są na 2-2,5% plusie. Future na S&P jakby romansuje z tym lokalnym swoim szczytem, więc wydaje mi się, że po otwarciu rynku zobaczymy jeszcze sesję wzrostową. Dzisiaj możemy skończyć dzień na 3-3,5% na plusie. I od tego miejsca powstanie nam impuls. No i tu się rozgrywa całe clue. Jak pewnie Państwo przypominają sobie webinary sprzed kilku tygodni, mówiłem o takim alternatywnym, gdy byliśmy mniej więcej w tym miejscu, tak? Czy w tym, na tym chyba knocie. Mówiłem o dwóch możliwych scenariuszach. Albo powstaje nam sekwencja fal pierwszych i drugich, co będzie oznaczało przełamanie tej strefy wsparcia i tak naprawdę gwałtowne spadki w stronę końca roku, albo zakończyliśmy falę pierwszą i będziemy rozwijać trójfalowe odbicie. I mówiłem o tym trójfalowym odbiciu, które pozwoliłoby potem, gdy tak jakby ponowiłem temat, gdy powstała nam ta korekta wzrostowa i tutaj wyznaczałem prawe ramię formacji głowy z ramionami. I mówiłem jeszcze o takiej alternatywie, że albo z tych poziomów faktycznie zaczniemy się walić, albo była to pierwsza część korekty wzrostowej,
po której nastąpi korekta spadkowa i kontynuacja wzrostu z możliwym rajdem Świętego Mikołaja. Powiedziałem możliwym, ponieważ tak naprawdę dzisiaj spodziewam się tej silnej sesji wzrostowej, ale nie jest wykluczone, że wcale do końca grudnia będzie ta silna tendencja wzrostowa pociągnięta. W środę jeszcze taka dygresja, brak sesji ze względu na upamiętnienie, jest to dzień upamiętniający śmierć prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Busha, Busha seniora, w wieku 94 lat, w weekend zmarł. Prezydent, więc została odwołana sesja, jest to dzień upamiętniający oczywiście tego prezydenta. Jednorazowe oczywiście wydarzenie. I wracając do głównego wątku, mówiłem o tym, że możemy ukształtować coś na wzór rajdu Świętego Mikołaja. Tak naprawdę te wzrosty nam już pięknie by pasowały pod ten rajd Świętego Mikołaja, co pozwoli nam zbudować symetryczną formację głowy z ramionami. Mówiłem o tym, że gdyby ta korekta była dłuższa w czasie i zasięgu, byłaby bardziej symetryczna i lepiej by wyglądała i prawdopodobnie to będzie budowane. I teraz tak, co moim zdaniem jest kluczowe? Bo to, że dojdziemy do tego poziomu, jestem praktycznie przekonany o tym, tak, że cena gdzieś powinna ustabilizować się w rejonie 2850. I tutaj będzie kluczowa dalsza reakcja ceny. Bo powiedziałem, że z tego miejsca mamy impuls i ten impuls pasuje nam do dwóch scenariuszy falowych. Główny scenariusz mój, który zakłada zakończenie hossy w rejonie 2950, pierwszą falę spadkową i mamy po prostu korektę płaską A, B, C. Tutaj mamy trzy fale wzrostowe A, B, C i mamy też trzy fale spadkowe A, B, C. Oczywiście ja to wcześniej rozpisywałem jakiegoś klina, ale tak jak Państwu mówiłem wcześniej, no każda formacja klina ma ten problem, że ona obniża wiarygodność układu. Raczej to wygląda na po prostu trzy fale spadkowe. Czyli mamy ABC, ABC, czyli jest to formacja płaska, 3, 3, 5, korekta płaska. No oczywiście teraz mamy impuls, tutaj był trójkącik, mały trójkąt, na intraday jakbyśmy zobaczyli mały trójkąt, dzisiaj budujemy tą falę piątą, dynamiczną wzrostową piątkę, która nam powinna zakończyć moim zdaniem falę C, która finalizuje dwójkę w tej sekwencji spadkowej, idealnie symetryczna formacja głowy z ramionami. Alternatywa jest taka, że na tym dołku zbudowaliśmy koniec trójkąta, czyli mówiłem o tym, że jest jeszcze jedna alternatywa dla, po tym silnym spadku mówiłem, że jest jedna alternatywa dla byków, taka pozytywna, że ten trójkąt rozciągnie się w czasie, będzie mieć falę A, falę B, falę C, falę D i falę E. No i trójkąt musi się skończyć impulsem, czyli wybicie z trójkąta, potem jakaś trójfalowa korekta, może powrót do przebitego ramienia, tak jak tutaj. Wybiliśmy się impulsem i skorygowaliśmy się trzema falami i zaczęliśmy dalszy, bardzo brzydki, ale impuls wzrostowy, tak? Więc niewykluczone, że być może tutaj skończymy impuls, korekta i dalsze silne wzrosty. No tak naprawdę myślę, gdzieś ten pierwszy kwartał by tutaj przeważał, bo będą zarówno wyniki spółek, tak sezon wyników, jak i myślę, będą nam już przeciekać informacje co do faktycznego, ewentualnego kompromisu i porozumienia, czy ono nastąpi, czy nie. Natomiast jeśli dojdziemy do okolic 2000, może inaczej, kiedy dojdziemy do okolic 2850 i jeśli z tych poziomów zaczęłaby się reakcja spadkowa, tym bardziej jeśli byłaby ona dynamiczna, to należałoby interpretować bardzo negatywnie. Pomimo tego, że oczywiście jest alternatywa pierwszej fali, drugiej i trzeciej wzrostowej, to jednak po takich dobrych danych, jeśli w tym tygodniu byśmy zobaczyli odwrót, patrząc po informacji o zmianie polityki Fedu, czyli bardzo gołębia pozytywna informacja dla rynku i dzisiaj weekendowa bardzo pozytywna. Jeśli po tych dwóch newsach rynek zacząłby się cofać, to należałoby interpretować bardzo negatywnie. Jeśli oczywiście będziemy próbować dalej rosnąć, okej, no to są dwa newsy, które po prostu wywindują cenę i przesuną nam cały ten układ spadkowy na pierwszy kwartał, czyli byki mają idealny pretekst do tego, aby próbować rosnąć do końca roku. I pytanie oczywiście, czy podaż jest w stanie ich zatrzymać. Cały czas problematyczne jest to, że te formacje wyglądają bardzo jakby tak książkowo, czy klasycznie do formacji odwrócenia trendu. Na S&P, na Dow Jonesie ona jest trochę może mniej wyraźna, ale tak samo. Mamy tą pięciofalową formację spadkową. Gdybyśmy prawdopodobnie, jak przebijemy szczyt fali A, też mamy tu piękną korektę płaską. No i proszę zobaczyć, znowu, niesamowicie symetryczna byłaby ta formacja, tak, głowy z ramionami. Dobrze w czasie by to wyglądało, symetrycznie. No na większych interwałach też to wygląda, tak, czy na wykresie nawet miesięcznym, czy,
czy na wykresie tygodniowym, tak? Gdybyśmy tu doszli do tych okolic, bardzo ładna, symetryczna formacja głowy z ramionami, z formacją podwójnego szczytu. No, formacje do odwrócenia trendu, oczywiście, musi być to potwierdzone ruchem ceny, więc wcale nie jestem jakiś bardzo optymistyczny co do dzisiejszych wzrostów, bo dzisiaj oczywiście będzie bardzo silna sesja na rynku amerykańskim. Natomiast w długim terminie nie jestem jakby pozytywnie do tego nastawiony z tych dwóch powodów. Technicznie wygląda to na finalizację korekt wzrostowych, że dzisiaj zostaną one sfinalizowane, te dłuższe korekty. Natomiast od strony tej fundamentalnej, tak jak Państwu mówiłem na początku, na razie nic się takiego nie wydarzyło, jakichś zmian w retoryce nie ma. Kupiliśmy czas na spekulacje, rynek bardzo dobrze to mocno teraz dyskontuje, mamy piękny pretekst pod rajd Świętego Mikołaja do końca roku, pytanie tylko, czy nie jest to wszystko trochę jakby na wyrost, tak? W przypadku Nasdaqa też mamy pięciofalową tendencję spadkową, czy to klinem, czy możemy ją rozpisać też jako 1, 2, 3, 4, 5, czy formację klina, tak jak zaznaczyłem, to jest nieistotne, i mamy trzy fale wzrostowe, trzy fale spadkowe, i zaczynamy pewnie z dynamicznymi wzrostami i znowu to wygląda nam na piękną korektę płaską, 3, 3, 5, jeszcze korektę, gdzie fala B przebija początek fali A, czyli jest to częściej występujący typ korekty płaskiej niż sytuacja jak na S&P, że fala B nie przebije dołka. Jest to tak zwana nieregularna korekta płaska, nieregularna w nazwie Elliottowskiej, ale ona występuje oczywiście częściej regularniej od korekty płaskiej, która się nazywa regularna, tak? Też nie, może niepotrzebna dygresja. Natomiast wzrosty w stronę 7650 są jak najbardziej możliwe na finalizację tej korekty, no i na wykresie tygodniowym też by to wyglądało pięknie, jakby tak książkowo, lewe ramię, głowa i budujemy prawe ramię. A więc na razie jakiś nie jestem bardzo optymistycznie nastawiony do oczywiście tych wzrostów, tych rajdów. Jest to piękny pretekst, ale jakby zmienię do nich przekonanie, jeżeli zobaczę kolejne sesje wzrostowe. Jeżeli to nie będzie, bo co może być najgorszego dzisiaj dla byków? Bo oczywiście otworzymy się mocno wzrostowo, najprawdopodobniej. Być może od razu na początku rynku pociągnie rynek, jeszcze dołoży kolejny procent. Natomiast najgorzej dla byków byłoby wtedy, jeśli powiedzmy po otwarciu rynku, gdzieś godzinę po otwarciu rynku osiągnęlibyśmy maks i rynek zacząłby się cofać i zamknąłby się ze skromnym wzrostem. To byłoby bardzo, bardzo złe dla popytu, no i to byłby jakby scenariusz potwierdzający ten scenariusz falowy. Zobaczymy, co się wydarzy. Także jakby nie ma jakiegoś wielkiego przełomu, jeśli chodzi o europejski indeks. Tak, DAX otworzył się wyżej i po prostu tego trójkąta, którego tu Państwu zaznaczałem, wydłuża w czasie, bo gdyby nie było tej newsu z porozumieniem, to prawdopodobnie można by było w piątek uznać ten trójkąt zakończony, a tak po prostu trójkąt cały nam się wydłuży w czasie. Dzisiaj otworzyliśmy się gdzieś 11500, 11600, czyli budujemy tą falkę C. Jeszcze DE, tak naprawdę nic się na razie nie zmienia, potężne opory przed nami. Podobnie na KKRO też mamy formację spadkową 1, 2, 3, budujemy trójkąta na wsparciach i raczej powinniśmy kierować się w dół, więc tutaj nic wielkiego nam się nie wydarzyło. Jeśli chodzi o rynki wschodzące, oczywiście dzisiaj Hang Seng, także pozytywna sesja, więc również pewnie ten ETF na zbiorczy rynek emerging marketów będzie rósł. No i dla mnie mamy od szczytu skończony impuls spadkowy, można go już tak rozrysować. Ja ostatnio zmieniałem oznaczenia tego spadku, bo nie jest to jakiś klarowny spadek impulsowy, taki książkowy, ale jest to formacja pięciofalowa. Mamy najpewniej 1, 2, 3, 4, 5 i obecnie budujemy formację zygzaka ABC. To jest bardzo niepokojące. Mamy wzrost, ładny pięciofalowy wzrost, po nim trójkąt i kolejny wzrost. To jest na przykład to samo, co wystąpiło na ropie naftowej w długim terminie. Mieliśmy bardzo solidny pięciofalowy wzrost, trójkąt, solidny kolejny wzrost i odwrócenie trendu, bo to są formacje korekcyjne, to są korekty w głównych ruchach spadkowych i tak właśnie wygląda do ropy, oczywiście za moment wrócimy. Tak wyglądają chińskie blue chipy, czyli indeks w Hongkongu, przepraszam, mówiłem o emergingach, podobnie wygląda indeks w Hongkongu, czyli zbiorczy indeks emerging marketów. Mamy A, B, dzisiaj pewnie też będzie silna sesja wzrostowa, ale to wygląda na finalizację dwójki. Oczywiście teraz pytanie, czy ta dwójka zostanie sfinalizowana w grudniu, czy ją się przeciągnie do pierwszego kwartału kolejnego roku. Możemy ją oczywiście przeciągnąć. Tu nie ma jakichś takich bardzo trwałych czy silnych sugestii, jaki powinien być charakter. Może być to płytka korekta,
płytka, krótka w czasie, tak jak na przykład było w 2014 roku, gdy odwracał nam się trend wzrostowy na euro-dolarze. Też mieliśmy krótką w czasie i w zasięgu cenowym korektę na euro-dolarze, po której nastąpił potężne tąpnięcie, ale może być ona także rozbudowana i rozciągnięta w czasie, więc takie minimum do wzrostów to jest finalizacja dzisiaj tej tendencji wzrostowej. No i będę obserwować uważnie to, co zrobią indeksy w kolejnych dniach. W przypadku blue chipów chińskich Hang Seng najprawdopodobniej, tu też zmieniłem ostatnio układ, 1, 2, 3 i obecnie budujemy moim zdaniem dynamiczną korektę, która powinna nam zbudować czwórkę, ale też jest to cały czas ruch spadkowy. Od dna nie ma impulsu. To, żebyśmy mieli jasność, to wszystko wygląda po prostu na odreagowania w trendach spadkowych. Koreański KOSPI, czyli kolejna ważna składowa, pewnie dzisiaj też wyżej, tak? Pewnie też 2% wyżej, natomiast jak wejdziemy sobie na wykres dzienny, tu również, proszę zobaczyć, no jest tu po prostu trójkąt, tak? Czyli A, B, może C, albo może W, X, Y. W każdym bądź razie tendencja trójfalowa wzrostowa i na KOSPI w długim terminie to w ogóle wygląda na sekwencję fal pierwszych i drugich. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Taka sekwencja oznacza potężne zbliżające się, potężne tąpnięcie. Więc ja na razie nie podchodzę bardzo ochoczo do tych korekt, które się rozpoczęły. Oczywiście taka reakcja rynku jest, bym powiedział, naturalna i to nawet myślę, że nawet gdybyśmy się nie dogadali, oczywiście gdyby nie było żadnego bardzo negatywnego wydźwięku, to też raczej powinniśmy zobaczyć tą sesję wzrostową na po prostu taką ulgę po wydarzeniu, po spotkaniu. I jeszcze zobaczmy sobie polskie indeksy. One oczywiście to są ceny na piątkowe zamknięcie, natomiast my intradayowo na WIG-u 20 59 tysięcy zrobiliśmy, tak? Czyli doszliśmy dokładnie do linii trendu spadkowego, do średniej kroczącej 61,8% zniesienia Fibonacciego i od dna wygląda to na typowe odbicie korekcyjne. Oczywiście korekta, która się wydłużyła, to też mamy jeszcze scenariusz taki, że korektę możemy wydłużyć powyżej tego szczytu sierpniowego i możemy wtedy zbudować 1, W, X, Y, czy też A, B, C, w zależności jak ta struktura się rozwinie, czyli budować taką korektę, jaka powstaje na przykład na Nasdaqu, tak? Czyli ten układ korekcyjny, czyli fala pierwsza i na przykład A, B, C. To jest możliwe na polskim rynku, natomiast doszliśmy już do tych kluczowych oporów, to jest jedna rzecz na WIG-u. MWIG te same opory zaliczył, czyli też jakby fala płaska, korekta płaska budująca falę czwartą, linia trendu spadkowego, 4000 na MWIG-u zaliczyliśmy. No i pytanie, czy starczy energii na dalsze wzrosty. Na WIG-u 20 wyższe zniesienie, ale też mamy dominującą tendencję spadkową i pytanie, czy tu jest koniec korekty i kolejne struktury 1, 2 i trójka w trójce przed nami, czy jedynka i mamy taką strukturę, jak pokazywałem na Nasdaqu, A, B, i na przykład C, czy też WXY. Formacja korekcyjna z przebiciem sierpniowego szczytu. To jest możliwe, natomiast w dłuższym terminie raczej powinniśmy podążać cały czas w tych kierunkach południowych. To wszystko wygląda tylko na razie na odreagowania, zwłaszcza na rynkach wschodzących, bo czy na rynku europejskim, czy na rynkach wschodzących, to wszystko wygląda tylko na odreagowanie. Rynki amerykańskie jeszcze mają tą szansę bullishową, natomiast pozostałe rynki, ja tam nie widzę żadnych sekwencji impulsowych, wzrostowych, które by mówiły, że należy porzucać wszystko i kupować akcje. To wygląda tylko na odreagowanie. Oczywiście rynek amerykański co innego, bo jeszcze na tą jedną sekwencję wzrostową szansa się zrodziła, tym bardziej, że lepszego, takiego pozytywnego news flowu nie można by sobie wyobrazić, gdzie w połowie zeszłego tygodnia najpierw Powell mówi o zmianie polityki pieniężnej i dzisiaj Trump mówi o możliwym porozumieniu. No co więcej mogą dostać, jaką więcej pozytywną informację mogą dostać rynki amerykańskie? No moim zdaniem więcej tych pozytywów nie ma. Ale kluczowe będzie, co się wydarzy po dojściu do tej strefy, tak? Czyli myślę, wtorkowa może nawet nie, raczej bym powiedział czwartkowa, piątkowa sesja, czyli po przerwie spowodowanej tym jednodniowym upamiętnieniem Busha seniora. Oczywiście na jakby poza spotkaniem Trumpa z Xi było jeszcze jedno ważne spotkanie, mianowicie spotkanie Putina i następcy
następcy tronu, księcia Salamana, czyli następcy tronu Arabii Saudyjskiej. Oczywiście media rozpisywały się o tym, jak ono było pozytywne, jakby relacja między nimi szczera, taka bardzo serdeczna, bo jak Państwo pewnie sobie znajdą może w serwisach informacyjnych różne filmy z tego spotkania, wyglądało tak, że mówiąc kolokwialnie, panowie przyszli i zbili sobie piątkę, bo tak to wyglądało, w wielkich uśmiechach o czymś rozmawiali. Klucz czy podsumowanie było takie, że Rosja chce dalej współpracować z OPEC-iem w celu kontroli rynku ropy naftowej w 2019 roku. Nie było powiedziane, że będziemy ciąć produkcję, ale było powiedziane, że Rosja chce współpracować. 6 grudnia mamy posiedzenie OPEC, tak, więc akurat nam się tak składają blisko w tym miesiącu te wydarzenia i zobaczymy, jaka będzie decyzja. Natomiast niewątpliwie dzisiejszy wystrzał ropy naftowej, bo ona urosła około 5%, tak, przebiła zdecydowanie ten szczyt lokalny pod falki czwartej, była spowodowana też tym, że premier stanu Alberta w Kanadzie zdecydowała o tym, że ograniczą spółki krajowe, ograniczą wydobycie o 325 tysięcy baryłek ropy dziennie, co ma być spowodowane ochroną branży energetycznej kanadyjskiej. Żebyśmy mieli jakąś świadomość, ciężka kanadyjska ropa, czyli Canadian Heavy Crude Oil, jest mega niedoszacowana w stosunku do ropy WTI. Tam jest dyskonto kilkudziesięciodolarowe. Ona szoruje po dnie, tam jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, na poziomie 20 paru dolarów, dlatego też podjęła taką ona decyzję, ale zareagował na to rynek ropy naftowej silnie rosnąć. Wybiliśmy się z takiego dynamicznego kanału spadkowego, choć moim zdaniem to po prostu budujemy falkę czwartą, tak, w dalszej dynamicznej tendencji spadkowej, więc na razie mamy silne odwrócenie, jest jakieś odreagowanie, aczkolwiek moim zdaniem to też odreagowanie tylko czasowe. Choć kluczowe będzie oczywiście posiedzenie OPEC-u i to, co zostanie powiedziane. To jedno ryzyko tego, że Rosja może się jakby odłączyć już od OPEC-u i przestać współpracować, zostało zniwelowane. Pytanie, co z kolejnymi ryzykami. Silnie dzisiaj reaguje również miedź, bo miedź atakuje linię szyi odwróconej formacji głowy z ramionami i od dna tak naprawdę możemy tutaj bardzo ładną sekwencję fal pierwszych i drugich wyróżnić. Zawsze wtedy jest ryzyko, że taka sekwencja fal pierwszych i drugich to po prostu zygzaki w trójkącie. Natomiast atak linii szyi dzisiaj o poranku i jej ewentualne przebicie powinien jednak świadczyć o tym, że to może być ta sekwencja fal pierwszych i drugich, chyba że jest to po prostu jakaś inna sekwencja korekcyjna złożona. W każdym bądź razie 10% wzrostu ceny miedzi jest jak najbardziej prawdopodobne przed nami. To zarówno powinno wpływać pozytywnie na amerykańską spółkę Freeport McMoRan, jak i na przykład na rodzimego KGHM-a, który dzisiaj już intradayowo rósł około 5%. Więc jakby pozytyw dla miedzi, choć tu nie ma co ukrywać, że zarówno miedź, złoto, jak i srebro zyskują na wartości, czy na przykład węgiel, wszystkie te metale ze względów stricte popytowych, tak, że ściągamy, kończymy z wojną handlową, to poprawi sytuację gospodarczą Chin i znowu wzrośnie popyt na te surowce. Choć jeśli chodzi o złoto czy srebro, no złoto cały czas walczy ze średnią kroczącą. Jest ruch znaczący, około 2% aprecjacji dzisiaj, ale jeszcze nic szalonego się nie wydarzyło. Mamy odwróconą formację głowy z ramionami, która wygląda na sfinalizowaną, wieloletnią. Potrzebujemy przebić linię szyi, przebić linię trendu spadkowego i dojść, przepraszam, potrzebujemy przebić średnią kroczącą linię trendu i dojść dopiero do linii szyi i jej sforsowanie potwierdzi tą formację. Srebro natomiast podczas piątkowej sesji zostało zczapowane, mówiąc kolokwialnie, na linii trendu spadkowego i na przebitym dolnym ramieniu trójkąta i dzisiaj znowu oczywiście wystrzeliło w górę po tych weekendowych newsach, więc srebro jest cały czas bardzo mocno niedowartościowane w stosunku do złota, co pokazuje ten współczynnik, czy ten wskaźnik mówiący, że aż 86 uncji srebra możemy nabyć za jedną uncję złota. Tak naprawdę to są szczyty dwudziestokilkuletnie. 94 ostatni raz była taka proporcja. To znaczy, że wkrótce srebro powinno zacząć nadganiać złoto, ale moim zdaniem dopiero to nastąpi, gdy na rynku pojawi się ryzyko, które będzie trzeba jakoś pochłonąć i wtedy będzie ucieczka do bezpiecznych przystani, bo na razie tej ucieczki nie ma. To chyba wszystkie informacje, które dzisiaj chciałem Państwu przedstawić. Wracam jeszcze raz do S&P, czyli kluczowe
dojście ceny do 2850 i pytanie, co się tu wydarzy? Czy popyt będzie na tyle silny, że sforsuje ten poziom, bo też jest taki możliwy scenariusz, że jeszcze w tym tygodniu nawet wyjdziemy powyżej 3000 i będziemy silnie rosnąć, czy pojawi się jednak podaż i będziemy rozgrywać ten scenariusz spadkowy 1, 2, 3. To się oczywiście okaże, jak po tych kilku dniach rynki przetrawią i przerobią to weekendowe spotkanie. Na razie jest hura optymizm. Zobaczymy, czy on się utrzyma. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odsłuchania webinara w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu również myślę, że powinien się już pojawić webinar do rynku polskiego, czyli tydzień na GPW, gdzie przedstawię Państwu polskie indeksy wraz z już konkretnymi spółkami. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.